Panie ministrze, w jakim jesteśmy teraz punkcie, jeśli chodzi o rozwój medycyny personalizowanej, oczywiście szeroko rozumianej jako diagnostyka i nowe terapie i podejście lekarz-pacjent? Na jakim jesteśmy etapie w tej chwili w Polsce? Znaczy, zaczynaliśmy tak naprawdę rok temu. Było pierwsze nasze spotkanie, duża konferencja z informacją dla ministra zdrowia, co powinien robić. I myślę, że ten rok nie został zmarnowany. Rzeczywiście zaistniała medycyna personalizowana w przestrzeni publicznej. Zaistniała przede wszystkim wśród szerokiego gremium lekarzy, nie tylko onkologów, ale tak naprawdę wszystkich lekarzy, tych, którzy kończą studia, a także zaczyna się o tym mówić na studiach, także w trakcie kształcenia podyplomowego. Myślę, że są coraz bardziej spektakularne sukcesy, a te sukcesy są związane przede wszystkim z tym, że Ministerstwo Zdrowia widzi ten problem. Najlepszy dowód, dzisiejsza konferencja dwóch ministrów zdrowia, cała masa tych, którzy byli ministrami i cała masa tych, którzy będą, jak widziałem na tej sali, którzy prawdopodobnie pociągną tą ideę. Ja nie bez kozery dzisiaj powiedziałem, że jest to pewna dyscyplina medyczna. Chciałem wzbudzić pewną kontrowersję i dysputę na ten temat. Jakoś się to nie udało, ale z całą pewnością będziemy kiedyś mogli o tym mówić, że jest to, w związku z tym, że jest to inne podejście do pacjenta, niestandardowe, że jest to szycie medycyny na miarę, będziemy mogli mówić o pewnej dyscyplinie szycia na miarę, takiego prawdziwego krawiectwa związanego z absolutną personalizacją, czyli patrzeniem się wyłącznie na tą osobę, której trzeba coś dopasować i wiedzieć, że wtedy będziemy mieli spektakularny sukces. To jest dość kłopotliwe dla ministra. Minister podejmuje decyzje, mówiąc o pewnym standardzie, o pewnej szerokim spektrum dostępności. Trochę inaczej jest w medycynie personalizowanej. Tutaj mówimy o indywidualnym podejściu, dość niestandardowym. I trzeba te dwa problemy ze sobą połączyć. Pan minister Łanda dzisiaj zresztą znakomicie to zauważył, że jest to istotny problem, ale Ministerstwo Zdrowia ma to w tej chwili na uwadze. Za chwileczkę będzie trzeci kongres i wtedy już będziemy mieli coraz większą wiedzę na ten temat, co się w Polsce udało zrobić. Ja jestem niezwykle szczęśliwy, że dzisiejsze spotkanie ma charakter międzynarodowy i mam takie wrażenie po wysłuchaniu naszych gości zagranicznych, że nie jesteśmy specjalnie daleko w tyle, tak, że możemy przyspieszyć i możemy być liderami zmian w opiece zdrowotnej, właśnie w opiece personalizowanej, w medycynie personalizowanej. No i to, co jest absolutnie skorelowane z działaniami resortu zdrowia, medycyna personalizowana to jest kompleks działań. To jest kompleks diagnostyczny, terapeutyczny, no i nakierowanie na pacjenta. No. Jeszcze tak dodam, że to, co mnie zaciekawiło i wydaje mi się niezwykle istotnym i takim zielonym światłem w czasie tego kongresu, że nie mówiono o pieniądzach i o brakach finansowania, tylko myślą wszyscy systemowo i kompleksowo. Tak, co zrobić? Bardzo, bardzo istotna konstatacja, dlatego że pieniądze często zabijają ideę. A myślę, że no ponieważ mówimy także o tym, że kiedyś będzie ich więcej, to nie patrzmy się na to, ile ich mamy w tej chwili, tylko rzeczywiście uszyjmy tą medycynę no tak bez limitów, ale na to zasługują nasi pacjenci. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo.